zamykamy oczy i skupiamy się na oddechu. Pełniamy ciało oddechem, powietrzem, światłem. Wypuszczamy wszystko, co niepotrzebne. Za każdym razem, jak oddychamy, wypełniamy ciało światłem. To ciało również się rozciąga i tworzymy przestrzeń w naszym ciele. Odkrywamy tam, gdzie żyje nasz duch. Forma czasu. Pozwala nam doświadczać różne czasy. Oddychamy dalej. W pewnej chwili czujemy, że jesteśmy na brzegu rzeki, ogromnej, wielkiej rzeki, nocą. I nad nami jest niebo pełne gwiazd. A jak patrzymy w rzekę, tam również widzimy gwiazdy. Wchodzimy do rzeki. Czujemy, jak woda nas obmywa. Wszystko, co takie bardzo ludzkie i powiedziałabym niepotrzebnie ludzkie, wchodzi z nas, obmywamy to. Jak patrzymy teraz w wodę, to widzimy to, kim jesteśmy naprawdę. Czy to jest twarz naszej duszy, czy to jest twarz jakiejś innej wersji mnie, czy to jest zupełnie jakaś inna twarz, spójrzcie. Thank you.
powiedzmy obmyciu się jakoś tam. Patrzymy w niebo, nadal oddychając. I tam świeci jakaś konkretna gwiazda. Która się odzywa, która świeci bardziej niż inne. I to jest Twoja gwiazda. Urodziłaś się pod tą gwiazdą. I ona Cię teraz wita i zaprasza. Nadal oddychając, widzisz, że z tej właśnie gwiazdy, która świeci coraz bardziej, jest coraz jaśniejsza. Teraz schodzi, czy to są schody, czy to jest po prostu światło, które tworzy most między tobą a tą twoją gwiazdą. I teraz czujesz, że twoje stopy już nie dotykają ziemi i zaczynasz latać. Zaczynasz wspinać się w pewnym sensie, wzlatywać do nieba, do tej gwiazdy, która cię przyciąga do ciebie, do siebie woła cię. I czuj, co czuje twoje ciało, twój duch, twoje serce, czy twoja głowa. Jak coraz zbliżasz się do tej swojej gwiazdy. W pewnej chwili łączysz się z tą twoją gwiazdą. Łączysz się z gwiazdą i czujesz, że ty i światło tej gwiazdy, że jesteście jednym. Cokolwiek tam zobaczysz, to już jest twoje. Cokolwiek to w tobie obudzi, jakiekolwiek światło to w tobie obudzi, to również jest twoje. Thank you.
jesteś ze swoją gwiazdą, w sumie jesteś gwiazdą. Cokolwiek tam doświadczasz, ja tutaj pogram przez chwilę, cokolwiek chcecie tam doświadczyć, doświadczajcie. Ale zachęcam Was, zanim skończymy, żeby również spojrzeć na Ziemię i spojrzeć na siebie z perspektywy właśnie tej gwiazdy. Jeszcze nie spojrzałyście na ziemię, spojrzeliście na ziemię, możecie spojrzeć, znaleźć siebie w Polsce, czy gdziekolwiek jesteście, w Turcji, w Indiach, w Australii, w Afryce, w Amerykach.
Znajdźcie siebie i zobaczcie siebie z perspektywy gwiazd. Kim jesteś? Czego chcesz robić więcej, a czego mniej? Jak wygląda Twoje życie z perspektywy gwiazd? Co jest ważne, co wcale nieważne? Może zobaczyliście, a może nie. Zawsze można następnym razem, bo czasy są różne. Możecie zacząć pożegnać się, podziękować. I możecie zacząć schodzić. Czy to jest zlatywać, czy to jest schodzić? Jak czujecie? Z powrotem na ziemię, z tą wiedzą, którą teraz macie. Znaleźć się znowu na ziemi, w siebie, w swoim życiu, w tym czasie, w tym ciele, z tą opowieścią. Chciałam Wam opowiedzieć krótką, inną historię początku, żeby też może zasadziła się w Waszej świadomości, gdzieś tam, może już gdzieś tam rośnie. Na początku nie było nic. Nic a nic. Wszechświat nie obudził się, nie spędził jeszcze z lic snu nieistnienia. Pierwszej pieśni i baśni brzmienia nikt nie usłyszał. Niektórzy twierdzą, że w chaosie nicości wielkie tajemnicze wody jaskrzyły się w ciemności. A w wielkich wodach wielki wir. Jeszcze nie znał kształtu koła, ale już go ten kształt w głębi duszy wołał. Aż nagle przyleciał ptak, ogromny, ognisty szpon wyciągnął ostry, srebrzysty, a tam jajko diamentowe. Wszechświat urodzimy, wszystko nowe, zaśpiewał ptak błogosławieństwo. Nie podejrzewał życie o szaleństwo, w glebę wielkiej pustki nadzieję zasadził. Skąd przyleciał? Do dzisiaj nikomu nie zdradził. Ale jeśli chcecie wiedzieć, że był, jajko magiczne sprowadził, to czujcie tylko oddech w płucach i zauważcie, że płuca jak skrzydła ptaka otwarte, niczym dwa dumne, zakochane latawce. Właśnie. Więc to jest początek ceremonii gwiazd. I to jest mit o początku, który również powtarza się w różnych miejscach, w różnych kulturach, że wcale nie było wielkiego wybuchu, że był ptak i było jajko i była wielka nadzieja na życie. I to życie się wykluło. I
I my jesteśmy częścią tej wspaniałości. Właśnie. No i tyle ode mnie.